Cześć moi drodzy, to jest symulator bitwy Skibidi Toilet i dzisiaj sobie zagramy. Kto będzie mocniejszy, toalety czy sojusz? Zaczynamy. Co to za wir tu jest? Plus jeden. Ej, możemy tutaj spawnować bardzo dużą ilość toalet. Zobaczmy, czy zwykły kameramani pokonają Skibidi Toilet. Mam nadzieję, że tak. Zostawcie lajka, bo gierka jest całkiem zacna. Mam pierwszy poziom i był bardzo prosty, jak widzicie. Więc raczej tutaj wszystko się udało. Pokonani zostali od razu. Tylko pytanie teraz, czy my możemy wykorzystać jakieś inne jednostki? Co to jest w ogóle to? Tutaj, no, nieważne. Clear sentence, jest, clear all. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj teraz takich strzelców, jak widzicie, głośniki, więc całe ze spluwą. Mamy tutaj, mamy też TV menów. Tutaj mamy toalety zwykłe, możemy je spawnować. Mamy te, mamy tutaj kolejne toalety, więc jestem ciekaw, czy tu możemy popatrzeć innych. Z tego co widzę, tu są unity, jakie możemy zdobyć. Patrzcie, ile ich jest. Resztę musimy po prostu kupić i za granie tutaj kupujemy, więc całkiem nieźle. Dobra, czy pytanie, a patrzcie, możemy tutaj postawić te toalety i zobaczymy, kto tutaj wygra. Czy zwykłe toalety? Toalety z toaletami się tu biją. To było coś niecodziennego, powiem wam szczerze. No dobra, ale to nie koniec naszych zmagań. Sprawdźmy sobie, jak poladzą sobie te małe toalety. Zobaczcie, to baby toalety z na przykład panem TV Manem. Jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy. Czy TV Man ich pokona? No bez problemu z tego co widzę. No pan TV Man jest mega koksem, więc udało mu się je pokonać. Ale sprawdźmy, jak sobie poradzi TV Man z większą ilością toalet. No dalej jest to mega mocne. No to teraz czas na mocniejsze tutaj. Oj, to już chyba nie pokona ich. Tak mi się wydaje, że to już będzie jego koniec. No tak też myślałem, słuchajcie. Koniec. Koniec jego jest bliski, więc został pokonany, z tego co widzę. Tutaj się zaczynają dziać niesamowite rzeczy, bo teraz ktoś zespawnował tytan. O jasny gwint, co tu się dzieje? Tytanów. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę z nimi walczyć. Ja nie chcę z nimi walczyć, bo to jest zbyt potworne. Patrzcie, tu jest więcej tych graczy. I oni tutaj wygrali, czyli możemy bić się z innymi, jak widzicie. Dość ciekawe. Ciekawe podejście, ale ja przejdę na tą bitwę tutaj i sprawdzimy sobie, jak poradzą, kto wygra. Słuchajcie, kto wygra? Głośniki czy... Czemu te głośniki tu już giną tak od razu? Chyba głośniki czy kamery, jestem ciekaw. Ej, głośniki tu mają takie strzelby, więc mega wygrywają. A skąd się pojawiły tutaj? Dobra, clear to. Nieważne. Mamy tak. Stop. Mamy 5. Weźmy sobie ich. 5 tych i 5 głośników. Jestem ciekaw, jak sobie poradzą. Tych jest 5, a kamer ile? Mam nadzieję, że też 5. Dobra, zobaczymy. Oj, kamery są za wolne, nie dają rady. Czyli głośniki są mega mocniejsze od... Chociaż? Ne, głośniki wygrały. Dość ciekawe, słuchajcie, że tak się wydarzyło. Pytanie tylko, my możemy coś kupić, nowe jednostki, słuchajcie, więc sprawdzimy sobie. Dzisiaj przetestujemy policyjną toaletę. Patrzcie, tu są zarobuksy, tytan, wiertło i tak dalej. A podobno tu gdzieś Godzilla jest też możliwe, że możemy ją pokonać, paną Godzillę. Nie, tu nie ma Godzilli? Oh, there you is, Godzilla za 500 robuxów. Mamy budynki, które możemy spawnować. Co jest? Czy my możemy tutaj trawę spawnować? Patrzcie, możemy budować różnego rodzaju obiekty tutaj na tym. Ej, fajnie. To mi się podoba, że możemy sobie tutaj różnego rodzaju rzeczy zbierać. Możemy tutaj jakieś faktorki i tak dalej. Całkiem nieźle. I tu Godzilla za 500 robuxów. To trochę drogie. No ale cóż. Sprawdźmy. Patrzcie, tu jest Canon Toilet. Możemy go zaekwipować, więc sprawdzimy sobie, jak Canon Toilet poradzi sobie z... Dobra, spawnujmy. Mamy to. Armia Canon Toilet.
Zobaczymy, kto jest mocniejszy. Zobaczmy, ile ich tu jest. 3, 6, 8, 9, czyli weźmy 10. Kontra 10 kameramenów. Jestem ciekaw. Zaraz się tu zacznie. Wielka potyczka. Tu już jest 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I zobaczymy, kto jest mocniejszy. No nie, one mają laser. Nie, one są dużo mocniejsze. O jacie, no to ładnie. Dobra, zobaczymy. To może TV-meni tutaj sobie poradzą. 10 TV-menów. Jestem ciekaw, czy TV-meni sobie 3, 6, 8... Zobaczmy, kto wygra. Oni tu nawet nie zdążą dojść, bo są za wolni ci TV-meni. No niestety. Ajajaj. Czyli to nie ma mocnych na ten zespół. To sprawdzimy sobie, to sobie tutaj... nowe jednostki. Weźmy sobie kamera Stridera za tego i zobaczymy. Myślę, że Stridery bez problemu pokonają. One też są zbyt wolne, to nikt ich nie jest w stanie pokonać. Patrzcie, nikt nie jest w stanie pokonać tych jednostek. Oj, to niedobrze. Laserowe toalety, fire toalety. Weźmy Large Speakermana, kupmy go i zobaczymy, czy może large będą w stanie. One są, patrzcie, gigantyczni. 5, 6, 7, 8. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. No, dalej wyciężają te nasze. Albo i nie. Kto wygra? Bitwa, wielka bitwa, słuchajcie. Wielka bitwa, oj, oj, oj. No to się dzieje, no i tak te lasery nam wygrały bitwę. Dość ciekawe. Te laserki to są mega mocne, powiem wam szczerze. Musicie mi doradzić, jakie bitwy potem. Sprawdźmy tego inżyniera. Być może on będzie w stanie, słuchajcie, się przeciwstawić. Sprawdzimy. Jestem ciekaw, co się wydarzy. A, oni się leczą. A, kurka, nie wiedziałem. Ci się leczą po prostu. Dobrze wiedzieć. Tutaj dostajemy za Robuxy oczywiście tę grę. Tych jest 3, 2, tych 7. No niestety. Leczący nie wygrają z nimi. Więc musimy... Patrzcie, Big TV Man. Może on by był w stanie, albo Speaker Time. Może Speaker Time byłby w stanie przeciwstawić się właśnie tym przeciwnikom. Dobra. Niech ci się tutaj jeszcze usuną. Dobra, i teraz tak. Dobra, weźmy niebieskich. Zobaczymy. Oho. Te zegary w ogóle coś robią? Chyba nie, to dziwne te zegary, co one robią? One się healują? Nie, one też walczą, patrzcie. Te Skibidi Toilet są mega mocne. Te z laserami. Cannon Toilet tak zwane. Jesus, naprawdę. Niezwyciężone.